Guten Morgen! Witam Państwa bardzo serdecznie w... Jezu, nawet nie wiem czym. W budce z kebabem, która jest w moim karecie, u nam sobie szkołę, czyli... budynek zbudowany z cegły, do którego uczęszczają nieletni obywatele naszego kraju. Nie zapomnijcie o ławce w ogóle cywilów wokół widzimy ...pl. I lecimy. Z okazji Dnia Mózgu dzisiaj w szkole odbywają się wykłady, pokazy filmowe i konkursy. Z okazji Dnia Mózgu, no to jest po prostu fascynujące, bo mi się wydaje, że wielu osobom z tej szkoły właśnie tego narządu brakuje. Uczniowie nie mają lekcji, a licealiści z klas trzecich mogą wziąć udział w grze szkolnej. Łukasz Nowacki bardzo chce zaimponować swojej nowej dziewczynie i pokazać, że nie jest tylko świetnym sportowcem, ale... What the fuck? On obrał... Dobrze powiedziałem. Obrał kłosek wodą? Przecież ona go zniszczy. Ona go teraz po prostu dojedzie jak traktor bez sensu. Także inteligentnym chłopakiem. Tymczasem jego brat Max chciał oblać wodą swojego kolegę. Nowacki! Jeden i drugi, proszę do mnie w tej chwili. Oj, kłosek zaraz pokaże. Ona zaraz mu pokaże, to znaczy... zemsta faraona, bardziej Kleopatry, a ją pokażę. Bardzo proszę, pani profesor. No i co? Uważacie, że to było śmieszne? Szczerze, ja jestem troszkę nienormalny, ale... śmieszne. Ja nic nie zrobię. A o co chodzi? Jeszcze masz czelność nabijać się? Przecież widzę, że masz butelkę wody w ręku. Ja napić się. Tylko chciałem. Ależ oczywiście, że tak. Proszę państwa, człowiek nie wielbłąd. Napić się musi. Dosyć tego. Ale... idziemy do pana dyrektora w tej chwili. Do dyrektora musimy... nie trzeba, no. Nic się nie stało. Dopilnuję, żebyście zostali surowo ukarani. Dzień dobry. Łukasz jest zdenerwowany. A mi się na przykład wydaje, że dyrektor to ma dość kłosek, bo ona, podejrzewam, że co przerwę przyprowadza do niego 10 uczniów, którzy jej czymś podpadli. Zamiast omawiać strategię gry ze swoją drużyną, będzie musiał tłumaczyć się przed dyrektorem. Chłopak ma nadzieję, że jego brat przyzna się, że to on oblał wodą Karinę kłosek. No, oczywiście, że się nie przyzna. Kto by się przyznał? Czy ja bym się przyznał? Pewnie by się nie przyznał. Który z was to zrobił? Ja nie, ja tylko przechodziłem. Panie dyrektorze, zna mnie pan na tyle i wie pan, że nigdy bym czegoś takiego nie zrobił, pani profesor. Oczywiście, ja to bym ją oblał kwasem siarkowym, a nie wodą. Przestań kłamać, masz jeszcze butelkę wody w ręku. Czy to jest jakiś grzech? Ja piję dużo wody, no bo to dobrze działa na mój mózg. Zacznijmy od początku. Czy on go w ogóle ma? Słuchajcie, Max, przestań. Jesteście bezczelni. To atak na nauczyciela. Macie ostatnią szansę, żeby się przyznać i przeprosić panią profesor. Ja nic nie zrobiłem, ale mogę przeprosić. Ja też nie, przysięgam. Przyłapałam ich na gorącym uczynku. Proszę państwa, a wiadomo kto to był. A wiadomo kto to był. To mógł zrobić każdy. To mogła zrobić nawet pani Woźna. To mogła zrobić nawet Gruszka. Nawet Małkowska. To mógł zrobić każdy. Bardzo się na was zawiodłem. Ale... zostajecie zawieszeni w prawach ucznia na tydzień. I oczywiście porozmawiam sobie z waszymi rodzicami. Panie dyrektorze, ale musi mi pan uwierzyć. Ja dzisiaj gram. Nie może mnie pan zawiesić. Mogę. Lepiej zawiesić niż powie... raczej nieważne. Mogę i właśnie to zrobiłem. A twoja drużyna będzie sobie musiała poradzić bez ciebie. Idź się już. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Stary, ale Peszek, chciałem obrać kumpla. Skąd miałem wiedzieć, że ona tam jest? Double win. To jest wyczyn. Oblać kłosek czymś. To jest po prostu... to jest, wiecie, to jest... To będą wspominać wszystkie roczniki tej szkoły, do końca po prostu istnienia tej szkoły. Czyli już nie wspominają, bo ta szkoła już nie istnieje. Bez kitu. Czy ciebie porąbało? Czy ty wiesz, co ty zrobiłeś? No tak, wiem. Oblałem najbardziej znienawidzoną nauczycielkę w szkole. Stary... nieważne, że to nie było specjalne, liczy się sam fakt. Chłopie, ja jestem legendą. Będę legendą do końca tej szkoły. Jedni chcieli być znani z rankingu, drudzy chcą być znani z oblania kłosek. Takich dożyliśmy czasów. Pora umierać. Jesteś żadną legendą. Nie jesteś i nie będziesz. Jesteś debilem. Rozumiesz? Dlaczego się nie przyznałeś, że sam to zrobiłeś, co? No bo stwierdziłem, że kara rozłoży się na nas dwóch i będzie dużo łagodniejsza. Na dwoje babka wróżyła,
aż się przewróżyła. A zresztą, o co ci chodzi? Zostałeś zawieszony tylko na tydzień, stary, żadne mi halo. Tak, ale ja dzisiaj miałem grać. Miałem być w zespole razem z Marzeną i miałem jej zaimponować. O matko, zaczyna się. By trudne sprawy zniknęły gdzieś, niech twoje serce rozwiąże. O Jezu, się głowę zakręci. Trudne sprawy. Stary, to jest twoja laska. Po cholerę, ty masz jej imponować. Nie o to chodzi. Znowu przez ciebie mam kłopoty? Dlaczego ja zawsze mam problemy przez to, że ty jesteś nienormalny? Bo jesteś moim starszym bratem i to jest twój obowiązek. Dokładnie, oczywiście, że tak. A z racji tego, że on jest jego starszym bratem, to w ogóle powinien jeszcze raz pójść i oblać kłosek podwójnie. Zamknij się i ja nie mam żadnych obowiązków. Rozumiesz? Koniec. Nie kolegujemy się. Jezus, przepraszam, ale musisz przyznać, że akcja była zajebista. Mina, chłopie, była bezcenna. Nienawidzę cię, rozumiesz? Nie gadaj ze mną. Nie będę cię więcej bronił i nie będę za ciebie obrywał, rozumiesz? Już tam nie przesadzajmy. Od zawieszenia na tydzień jeszcze się nikt nie zesrał. Są ludzie, naprawdę są ludzie, którzy muszą stawać rano o 5, żeby się dostać do szkoły. I jadą wsiobusem, który jest o 6, półtorej godziny i są o 7.30 w szkole, więc naprawdę oni mają ciężko, nie oni. Koniec! Nie znamy się! Łukasz, weźesz, wyluzuj! Wyluzuj? Idę teraz powiedzieć drużynie, że nie mogę z nimi zagrać. Łukasz, no! A coż, on gra jakiejś szkolnej drużynie grająco w Candy Crush na przykład. Dobra, no może trochę przegiałem, ale Łukasz dramatyzuje. A w ogóle to co mu strzeliło do głowy, żeby udowadniać swojej lasce, że jest inteligentny? Przecież to się rozumie samo przez się, no wadcy tacy już są. No, ja nie chcę komentować, ale troszeczkę... No widać, że u was to jest takie troszeczkę właśnie rodzinne. Zresztą niedługo wkurzenie mu przejdzie i sam będzie brechtał się z tej akcji. Zawsze tak jest. Tym razem na serio mam dość. Dlaczego ciągle mam cierpieć przez tego kretyna? On myśli tylko o sobie. Ma totalnie gdzieś, że zepsuł mi cały dzień. W domu jestem skazany na maksa, ale w szkole zupełnie się od niego odcinam. To był ostatni raz, kiedy wkopał mnie w coś takiego. Teraz uwaga, wychodzimy na moment ze świata paradokumentów. Jakby ja czaję, że wzięli do odcinka dwóch rudych chłopaków, bo przecież wiadomo, że jak są rudzi, to będą się podobni, będą wyglądać jak bracia. No ale jednak nie do końca. Max Nowacki pokłócił się z bratem. Łukasz jest na niego naprawdę zły, bo przez nieudany żart Maxa został zawieszony w prawach ucznia i... Też miałem taki zeszyt, jak chodziłem do szkoły. Identyczny i on jest najgorszy na świecie, przysięgam. Zeszyt A4 z twardą okładką, który ma dużo kartek, to jest masakra. Jakby jeszcze pisać po jednej stronie, mega spoko, ale po tej lewej... Po mojej lewej... Tak, po mojej lewej, to jest masakra. To tak się nie da pisać. Nie może brać udziału w grze szkolnej. Jednak Max jest przekonany, że Łukaszowi szybko przejdzie złość i znowu będą się nawzajem wspierać. No właśnie, nie ma co się gniewać, trzeba się kochać, trzeba razem żyć. No może nie bracia, ale ktoś tam inny na pewno. A to, że oblałeś kłosek wodą i zostałeś zawieszony w prawach ucznia, to już nieważne, tak? Czyli ludzie już wiedzą? Bosko, będę królem! Więc wszyscy... Kurczę, łapy w górę! Jestem królem, więc wszyscy kurczę, łapy w górę! Jestem królem, więc wszyscy kurczę, łapy w górę! No, koniec imprezy. Max, to nie jest śmieszne. Łukasza też podobno zawieszono. Kurzył się strasznie, powiedział, że nie chce mnie znać. Takie głupie gadanie. No, a dziwisz się mu? Przez ciebie nigdzie nie pojedzie. Jezus, tragedia. A mówimy tu o wyjeździe na Księżyc, czy do głupiej Warszawy, która jest tyle od nas? Ja zabraniam. Niech on nie jedzie do żadnej Warszawy. Absolutnie ja nie pozwalam, żeby on jechał do żadnej Warszawy. Już jedna osoba w polskim internecie pojechała do Warszawy. I wiemy, jak to się skończyło. Nie za dobrze dla nikogo w całej Polsce. Max, ale wiesz, że mu na tym zależało. Powinieneś go po prostu przeprosić i powiedzieć dyrektorowi całą prawdę. Oszalałaś? Przecież jak już dostałem karę, on dostał karę i pójdę i się przyznam, to oni mnie tam rozszarpią. No i... O to chodzi, naprawdę, my się nie pogniewamy, my lubimy dramy, więc naprawdę... Dawaj dramę. Lepiej chodźmy na pizzę i się uspokoić. Nie mam czasu, mam wykłady, a później idę na film. No i no ale Kasiu, mi się nudzi, no nawet na te głupie wykłady na dobie obowiązkowe nie mogę iść. A szczerze, tak wiecie co, każdy w szkole miał się takiego typa. Każdy miał w szkole takiego trochę przygłupa, który coś odwalił, takiego mega dziwnego, był trochę taki nierozgarnięty, uczył się okropnie. Każdy
miał lub ma w szkole taką osobę. To nie jest moja wina, Max. Jesteś okropna. Wiem, być może, ale ty naprawdę powinieneś przeprosić Łukasza. A ty cały czas o tym samym? Przecież to nie jest nasza pierwsza i ostatnia kłótnia. A ile razy ja za niego świeciłem oczami, co? Podejrzewam, że tak pi razy drzwi, pi razy oko, tak może to być tak około, wiadomo, zaokrąglając. Zero. Właśnie o to chodzi, że nigdy. Może i nigdy, ale on jest moim starszym bratem i on jest od tego, a ja jestem od tego, żeby zapewniać mu rozrywkę. No chodź. Szelest. Kasia. Jestem pewny, że Łukasz już się na mnie nie gniewa. Będziemy mieli mega bekę z tej akcji z kłosek. Szczerze, troszkę za mocno tą karę dostali. No bo ileż tam oni, on ją wodą oblał. Troszkę tylko chlusnął, że to zaraz jest nie samo. Jakby ją ze szlał pastorzeckiego dali, to ja wioda. Ja rozumiem, nawet zawieszenie wtedy by mogło być na miesiąc. Ale tak to jest tyle butelki, to jest pierd. Jak nie dziś, to jutro na pewno. Zresztą prawda jest taka, że Łukasz nie gniewa się na mnie dłużej niż kilka godzin. Tymczasem Łukasz nadal jest zły na brata, że przez jego wygłupy został zawieszony w prawach ucznia. Już niech się nie zesra, tylko niech załatwi sprawy jak normalne polskie rodzeństwo. Czyli wiecie jak. Siłą. Chce porozmawiać ze swoją dziewczyną Marzeną Tomasik, bo żałuje, że nie może brać z nią udziału w grach logicznych. No tak, jeszcze przeze mnie jesteście osłabieni. No tak, ale to nie twoja wina, że Max jest kretynem. Tęskniłem. Wiem, Łukasz, ale ja w ogóle nie powinnam z tobą rozmawiać. Ktoś nas zobaczy, pomyśli, że nam pomagasz i doniesie gruszce. A gruszka pietruszce, a pietruszka rzodkiewce, a rzodkiewka marchewce, a marchewka... komuś jeszcze. To, że jestem zawieszony, to nie znaczy chyba, że nie mogę podejść i pogadać ze swoją dziewczyną, tak? No jasne, że nie, ale sam rozumiesz, że jak nie chcemy być ostatni, to muszę pomóc mojej drużynie. Na pewno nie będziecie, no skarbie. No, jesteś kochany. Można sobie chodź szybko, coś mamy. Muszę lecieć. Dobra, ale jak będziesz miał chwilę czasu, to pójście sobie. Jasne. Myślę, że spokojnie możesz krzyknąć jego imię na całą szkołę, typu... Aż mi dechu brakuje i on na pewno przyleci. Zadzwonię, jak się skończy gra. Cześć. Opa. Znaczy, musimy iść do radiowęzła. Cholerny Max. Gdyby nie on, siedziałbym teraz ze swoją dziewczyną. Może nawet pomógłby mi szybciej rozwiązać to zadanie. A tak to dupa. Mogę jedynie patrzeć, jak inni świetnie się bawią. Nigdy mu nie wybaczę tej akcji z kłosek. Spokojnie, kochani, my już znamy takie historie. W następnym odcinku już będą normalną, idealną rodziną, wzorowym rodzeństwem. Max nie przejmuje się wpędzeniem brata w kłopoty. Jest pewien, że ten zapomniał już o całej sprawie, a inni uczniowie podziwiają go, że zakpił z groźnej nauczycielki. Ty kretynie! Co, lubisz ją dotyczyć? A co się dzieje? Mieli go wszyscy lubić po akcji z kłosek. On miał być gwiazdą, on miał być szkolnym influencerem, on miał być super, wszyscy mi go lubić i go podrzucać, i go gratulować, i go składać brawo. A ty co to ma być? Co to ma być? Tylko nie cierpię! No to co przez nie na Maxa? Właśnie o to chodzi, a my trochę nie odpowiadać, a ty ją. No i co? Łukasz, już pomóż żeś mi! Nie widzisz? Co, będziesz bronił tego kretyna? Mam to gdzieś. Dadzą. Łukasz! Ktoś bije się piu, 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 na szkolnym korytarzu. Ludzie na korytarzu. Nie ma mnie, nie ma mnie, mnie tu nie ma, nie ma mnie. Ale ja jestem, wracam, idę oglądać dalej. Widzisz? Na to, że zostaliśmy sami. A skoro kłosek będzie wierzona mnie... I tak cię dorwę! Nie mogę w to uwierzyć, że Łukasz tak po prostu sobie poszedł. Przecież widział, że ten koleś chciał spuścić miłomot. Mój brat po raz pierwszy nie stanął w mojej obronie? On chyba naprawdę jest na mnie wściekły. Muszę z tym coś szybko zrobić. Myślę, że przeprosić go na kolanach, na środku korytarza i to na pewno pomoże. A jak nie pomoże... to nie pomoże. Max jest załamany. Zrozumiał, że jego brat rzeczywiście jest na niego wściekły, skoro nie stanął w jego obronie. Nagle zauważa na korytarzu dziewczynę Łukasza i postanawia poprosić ją, żeby się za nim wstawiła. Spowiłeś Patryka? Coś to się dzieje? Co tu się wyprawia, proszę państwa? Coś tu dzieje? Ja nie wiem, co tu mogę? Ja nie wiem! No tak, spójrz. Nic nie podejrzewa? W końcu jesteśmy razem w drużynie. Powiedziałem mu, że idę do kibla. A, w sumie dobrze, że Łukasz nie mógł być z nami w drużynie. No tak, ale wiesz, czemu z nim nie zerwiesz?
Wiesz co, nie wiem, no kręcimy ten dreszczyk emocji między nami, że musimy się ukrywać i w ogóle. Totalnie, chłop ma cię najgorszy dzień w swoim życiu. Nie dość, że jego brat go wkurzył i zrobił mu przypał w całej szkole, to jeszcze jego laska go zdradza i wszyscy po prostu, wszyscy sypią mu sól na jego rany. Pozdrawiam, Klaudeliza. Ikona. Ja wiem. Max jest zszokowany tym, co zobaczył. Chce natychmiast powiedzieć bratu, że jego dziewczyna okłamuje go i spotyka się z innym chłopakiem. Tu jesteś, wszędzie cię szukałem, stary. Czy ja nie wyraziłem się jasno? Nie gadam z tobą. Ale teraz po prostu musisz mi pogadać. Jak on ci powie, to sam ci powie, to ci normalnie ta woda, którą wydaliście na kłosek, zagotuje. Wiem, że głupio rano wyszło. No przepraszam cię, przepraszam. Za późno, spadaj. Widziałem, jak twoja dziewczyna całuje się z ziomeczkiem od ciebie z drużyny. Kłamiesz. Nie, nie kłamię, przysięgam, naprawdę. Tak jak przysięgałeś, że to nie ty oblałeś kłosek? Niby dlaczego mam ci wierzyć? Bo tym razem naprawdę tak było. Tak? To może zapytamy Marzeny, co ma na ten temat do powiedzenia, co? Zapytajmy Marzeny. Bardzo. O, cześć, ja tylko na chwilę po sweter przyszłam. Nadal jesteśmy w grze, wiesz? I teraz magicznie, nagle, jakimś takim dziwnym trafem, ona się tu zrespiła. Nigdzie jej nie było, a teraz nagle się tu pojawiła i ona nagle tutaj teraz jest. Magia, magic, imaginary, magic, magia. Słuchaj, może to głupie, ale mój braciszek twierdzi, że całowałeś się przed chwilą z kimś na korytarzu. Nie z kimś, tylko z Rafałem. Powiedz mu, no powiedz! Co? Ty w to wierzysz? Naprawdę cię widziałem. Dlaczego nie powiesz mu prawdy? Słyszałem, co mówiłaś. Ona wie, że jej się teraz dup skopali i musi z tego jakoś wybrnąć. Ale ciężko wybrnąć z takiej sytuacji, mi się daje. Bo co ona mogłaby powiedzieć? To tylko kolega, nie musisz się o niego martwić. Kojarz, jemu się coś pomyliło. Owszem, staliśmy blisko siebie razem, ale to tylko dlatego, że omawialiśmy rozwiązanie zagadki i nie chcieliśmy, żeby nas ktoś podsłuchał. Nie, kłamiesz, naprawdę, całowali się, człowiek. No, tak, tak, tak. Srak, srak, srak. A w tej bajce to były smoki? Jesteś żałosny, jesteś żałosny. Dlaczego jej wierzysz, a nie mnie? Bo ona mnie jeszcze nigdy nie zawiodła? A ty może już z milion razy? Wiesz co, przepraszam cię, przesuń się. Tym razem naprawdę tak było, poważnie mówię. W ogóle, co to w ogóle ma być za super spy? Stałeś tam za ścianą, żeś się tam czaiłeś, podsłuchiwałeś, podglądałeś. No to szybko, bierzemy w takie sytuacje. Nie mam tu nic takiego, nie mam nic, co znikuje, coś, dobra. Można wziąć telefon i nagrać, a tu co? No co to za super spy? Co to za super spy? Odwal się! Ale laska ma tupet. Wiem, co widziałem, ale Łukasz całkiem mnie olał. Przecież jestem jego bratem i nigdy bym czegoś takiego nie wymyślił. Muszę szybko znaleźć dowody, że Marzena go zdradza. Słuchaj, ja powiem tak. Ja ci wierzę. Mimo tego, że jesteś Znaczy, mimo tego, że nikt ci nie wierzy, ja naprawdę ci wierzę. Naprawdę. Serio. Naprawdę. Max Nowacki postanowił udowodnić, że mówił prawdę, kiedy powiedział bratu, że jego dziewczyna go zdradza. No, w końcu chłop włączył rozum i chce coś nagrać. I jeszcze można było czekać. Chłopaka bardzo zabolało to, że Łukasz mu nie uwierzył. Ma nadzieję, że kiedy zdobędzie niepodważalny dowód, uda mu się odzyskać jego zaufanie. Tylko wiecie, jakie on ma szczęście. Takie pechowe, żeby teraz przypadkiem nie nagrał, że nie wiem, Karina Kłosek wychodzi z pokoju do chemii z panem od WF-u i się tam działy jakieś inne różne rozciągania. Zaczynam się cieszyć, że odpadliśmy z tej głupiej gry. No, jak zobaczyłam to zadanie, to wiedziałam, że nie mamy szans. Ale twój chłopak o tym nie wie. No. Nie, wcale go nie widzę. Nie ma, nie ma, nie, 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 absolutnie, wcale. Wcale, ja go wcale nie widzę. Wy pewnie też i oni też. Nie, ja go na przykład nie widzę. Ładnie, mamy trochę czasu dla siebie. Właśnie, troszkę czasu. Można go wykorzystać. Woo! Udało się. Brawo. Cała wieś dumna. Chcemy spróbować, tylko się zabierz mi telefon. Co ty robi? Nic. Oddaj ten telefon. Nie, no nie będziesz robił nic. Oddaj ten telefon. Nie będziesz robił nic. Po mojej grupie. Ej. Zostaw go. Bo co? Wpieprza się w nie swoje sprawy. To co? Ma za swoje.
Widziałem, jak całował się z Marzeną, a później mój brat mi nie wierzy. Ja mam jedno proste pytanie. Dobra, dwa. Kim jest ten typek? Co mu pomógł? I dlaczego nie nosi on stroju Supermana? Serio? Zdradzasz Łukasza z tym ćwogiem? Nie twój interes. Właśnie, że mój. Łukasz to mój kumpel. Chodź, młody. A oddaj mój telefon. Twój telefon? Co ty, debil? Nie będziesz już potrzebny! Ale to nic straconego. To są jakieś czasy, nie wiem, 2014-13. Wtedy telefony były na kartę pamięci, czy nadal są. Ale wtedy każdy telefon miał kartę pamięci. Więc nawet jak ktoś rozbił mu ten telefon, to można wyciągnąć tą kartę pamięci, przegrać te filmiki, zdjęcia, co on tam porobił i wszystko odzyskać i wszystko zobaczyć. Wyprawiam, co tu się dzieje? Max, czy ty nie umiesz trzymać się z daleka od kłopotów? Co ci się stało? Pokaż. Nic. Idziemy na higienistki. A waszą trójkę widzę za 5 minut pod moim gabinetem. Chodź. Patryk Domarski, przyjaciel Łukasza Nowackiego, chce jak najszybciej powiedzieć mu, co wydarzyło się na korytarzu. Ten jeden dzień w szkole, gdy akurat dostałeś sraczki i cię nie ma. Napisałem do Marzeny, mam nadzieję, że wygracie. Siadaj na chwilę. Co się stało? Nie wygramy i nie pisz do Marzeny, bo ona cię zdradza. Gadałeś z Maxem. On ściemnia. Stary, nie ściemnia. Rozjaśnia. XD. Widziałem na własne oczy. Przed chwilą nagrał, jak Marzena całuje się z Rafałem. Poważnie? No poważnie. Rafał go dorwał i rozwalił mu telefon. Trzeba przyznać, że młody się bronił, ale... Panią szczerze, się czuję taki zmęczony. Ten odcinek w ogóle nie ma w sobie życia. Ten odcinek ma w sobie tyle życia, co sztuczna po prostu perargonia. A jest w ogóle sztuczna perargonia? Na pewno są sztuczne storczyki. To powiedzmy, że jak sztuczny storczyk. Zabiję normalnie. Ale kogo? No, Rafała. Rafała i Marzenę. Sam jeszcze nie wiem. No to będziesz musiał z tym na moment poczekać. Bo za chwilę ja, Marzena i Rafał mamy być na dywaniku Chlebowskiego. A ty za co? No bo wplątałem się przez przypadek, no. Pamiętajcie, mówi wam to wujek Przemek, dobra rada. Zawsze tak w życiu jest. Jak chcecie komuś pomóc, jak macie miękkie serce, to dostaniecie po dupie. Zawsze tak, a oczywiście, że tak jest. Kazałeś nam zostawić Maxa, ale jak zobaczyłem, dlaczego Rafał go bije, no to stwierdziłem, że mu pomogę, nie? Dzięki, stary. No spoko, ale może byś pogadał z młodym. Bardzo się przejął, jak go tak... A gdzie on jest? Olałeś. A, tam ciuz z młodym, trzeba teraz... rozwalić tę parkę. U higienistki. Dobra. Dzięki, stary. Na razie. Spoko. Na razie. Młody potrafi być wnerwiający i wkopał mnie dziś na całego. Ale już muszę mu odpuścić. Naprawdę chciał mi pomóc. Koniec końców, chyba rzeczywiście mogę liczyć na mojego młodszego brata. Ach, jaka piękna, cudowna historia. Brakuje jeszcze tylko, żeby ktoś na koniec zaśpiewał piosenkę. Nie będę śpiewał. Wy możecie. Ja nie będę śpiewał. Wy też gardło macie, to będzie śpiewać. Łukaszowi jest głupio, że nie wierzył, gdy Max mówił, że widział, jak dziewczyna go zdradza. Teraz czeka na brata i chce z nim porozmawiać. Pokaż mi się. Wylizę się, nie takie rzeczy ludzie mają i nie no, takie rzeczy ludzie chorują i dają radę i się wylizują, więc on też się wylizę. Nieźle oberwałeś. Dobra, wiem, że powiesz mi, że na to zasłużyłem, ale... Dobrze, teraz mi Patryk mi już wszystko powiedział. Wiem, że namieszałem strasznie, wiem, że ci zależało na Marzenie. Wiesz, no, na początku mnie to trochę bolało, ale później jak sobie wyobraziłem, jak się migdali z tym Rafałem, to przeszło. A tam wywalony już nią. Może sobie zaśpiewać. Chryzantemy złociste w pół litrówce po... Sprajcie. To jest frajer. No totalny frajer. Ona ma coś chyba nierówno pod sufitem. Łukasz. Ja wiem, że od razu powinienem się przyznać do tego, że to ja oblałem wodą kłosek. A tam, należało się i szczerze, karma ją dopadła, jak Małkowsko. Za te jej wszystkie przewinienia oczywiście. To, że ty nie masz z tym nic wspólnego. No, powinieneś. Teraz już wiem, że powinienem. Nie chciałem, żeby to tak wyszło, nie? Jak nie chciałeś? Chciałeś! No nie. Przepraszam cię, wybacz mi. No dobra, niech ci już będzie.
Jej, mamy zgodę. Zgoda buduje, a nie zgoda rujnuje. W kupie siła. I takie inne teksty. Doceniam to, że tukłeś się z Rafałem w mojej sprawie. Nie chciałem, żeby robili z ciebie idiotę, nie? Dobrze, no już. Dzięki. Czyli co, zgoda, nie? Na ten moment zgoda, ale postaraj się nie zniszczyć mi życia, co? Postaram się, wiem. Poczekajmy do następnej przerwy, naprawdę. Bądźmy cierpliwi. Poczekajmy. Że to silniejsze ode mnie. Łukasz w końcu mi wybaczył. Nowadcy przecież zawsze trzymają się razem. Może i wpada czasem przeze mnie w tarapaty, ale ja dałbym się za niego pokroić. Ja nic nie sugeruję. Absolutnie ja nic nie sugeruję, ale powinieneś teraz pójść do dyrektora, do gabinetu i oblać to wszystkich wodą tak. O tak. Siema, stary. Łukasz postanowił zerwać z niewierną dziewczyną. Na korytarzu zauważa chłopaka, z którym całowała się Marzena. Głupio! Ziomek, przystawiałeś się do mojej laski. Złamałeś podstawową zasadę męskiego kodeksu. Ale no to ona się do mnie przystawiała, no. A ona temu winna, ona temu winna, ona temu winna, ona temu winna. Ja się do ciebie przystawiałam? Ty cholerny tchórzu! Tak w ogóle to jest twoja wina. Jakbyś nie wypadł z tej gry, to do niczego by nie doszło. Ty chyba na łeb kopię to upadłaś. I, że niby tak miał wyglądać nasz związek? Że ja cię miałem pilnować na każdym kroku, żeby się z innymi nie całowało? Oj, tam od razu wielka afera. Raz na długiej przerwie to nie zdrada. A po trzech razach się zeruje. Nie o to mi chodziło. W dupie mam teraz, o co ci chodziło. Zrywam z tobą. Teraz możesz się już całować z tym frajerem, kiedy będziesz chciała. Jakim frajerem? Jakim frajerem? To ty co się śmiejesz? Ja z tą nie skończyłem. No, a w ogóle to telefonik mi oddajesz, nie? Dotknij młodego, a będziesz miał ze mną do czynienia. A, i dobrze mówi. Kasa za telefon na jutro. Dobrze, dostanie jutro kasę. Albo na przykład nowy telefon, jakąś Nokię 3030. Nią można rzucać śmiało, ją można rozbijać. Tylko jak spadnie na płytki, to płytki pękną, a Nokia będzie cała. Bo Chlebowski nakazował moim starym. I co, popłaczesz się, czy dobranocki jutro nie oglądniesz? Zobaczcie, no, no. Jesteście siebie warci. Nara. Nie będę ukrywał. Jestem wściekły. Nie czułem, że z Marzeną to będzie coś poważnego. Ale trudno. Dziewczyny się zmieniają, a brata ma się jednego. I w dodatku wiem, że mogę liczyć na niego w trudnych sytuacjach, bo na co dzień to uprzykrza mi życie. Tak to jest z rodziną, proszę państwa. Tylko na zdjęciu. I to też jakimś takim rozmazanym. A tak, Karolina? Łukasz i Max Nowaccy znowu trzymają się razem. Jednak Max martwi się, że jego starszy brat przeżywa zerwanie z dziewczyną i chciałby mu jakoś pomóc. Już się boję. Sprawa generalnie wygląda tak, że ja i Kasia szukamy ci dziewczyny. Kandydatka numero uno. Typiara, która bała się... Znaczy nie, ona jest za młoda na nią. No to kandydatka numero dos. Małkowska. Idealna by była ona, jakby ktoś zaczepiał, ona by rozwiązała każdy problem. Ta typiara, co podrobała tego ojca Daddy, też by była spoko. Coś się znajdzie. Nie ma mowy. Ale to jest genialny pomysł. Dziewczyna będzie zgrabna, ładna, mądra. Nie musi być. Ej, poradzę sobie bez was, nie. Ale my tu przygotowaliśmy ci kilka nazwisk. Tak, na przykład. Posłuchaj. No. Iwona Małkowska, tylko Iwona Małkowska. Iwona Małkowska, idealna kandydatka. Oczywiście. Amelia Górniak, ona kocha zwierzęta i jest naprawdę fajna. Albo Kamila Sygut, też lubi komiksy. Tylko, że nie pamiętam, jak się nazywa ta Sylwia. Ta, która... Ta z grilla, no. Tak. Ale nie, ale to się znajdzie. To jest wszystko? Nie, jeszcze jest kilka. Ale ja już podzielę. Jeszcze kilka. Karoli... No weź, no. Damy radę. Damy radę. Jak nie damy... A się dzisiaj kręciłem jak gówno w przerębli. To się zesramy. Dziękuję bardzo za logo na nie, zobaczcie, apce w ogóle, subiku, dzwonku, kupicie mego hejka.pl. No i co, kochani? Dziękuję bardzo za swój spędzony czas, który już kończy się dla nas. Trzymajcie się. Trudne sprawy.